Zwód Dzierżna Dużego i części kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad 100 ton śniętych ryb. Eksperyment z użyciem perchydrolu ma być lekiem na złotą algę. Trwają także prace nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań mających na celu zamontowanie instalacji do odsalania. Gdyby nie działania kilkuset osób, które trwają nieprzerwanie od kilku dni, alga przedostałaby się do Odry. Magda Sincewicz. To była szybka akcja. Telefon od Sołtys Rzeczyc i natychmiastowa reakcja tych, którzy z podziwem przyglądają się tym, którzy od wielu dni walczą z sytuacją na Dzierżnie. Jak zwykle internet, Facebook, no i jedziemy, tak? Czyli informacje do wszystkich, pomóżcie, jest taka sprawa, taka inicjatywa. Miejsce wskazaliśmy, namiot postawiliśmy, okazało się, że namiot pełny, tak? Prawie dwie palety różnego rodzaju napoje. Nawet ubrania antykowidowe, rękawice, no to co na szybko mógł zmontować, tak? Bo chcieć to móc. Tych, którym się chce, jest codziennie prawie 200 osób. Ochotników, strażaków, wędkarzy. Ramię w ramię od wielu dni własnymi rękoma wyjmują zwód Dzierżna Dużego i części kanału Gliwickiego śnięte ryby. Podczas wczorajszej konferencji przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska padły w ich stronę podziękowania. Dzisiaj jesteśmy zadowoleni, że ten bardzo bieżący sposób rozwiązania kryzysu, widzimy jego dobre efekty i chcę bardzo podziękować. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować w tym miejscu służbom, wszystkim, od pana wojewody, panu wojewodzie, który ma we współpracy wszystkie możliwe służby od dobrych ponad 2 tygodni. Znaczy od prawie 2 tygodni i opanowuje sytuację na zbiorniku Dzierżno. Wolontariuszom Polski PZW, które ma dziesiątki, jeśli nie setki wolontariuszy zbierających kilogramy, tony ryb po to, żeby tę sytuację opanować. Jak przyznała w niedzielę szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska, eksperyment z nadtlenkiem wodoru spowodował zmniejszenie poziomu złotej algi w rzece Kłodnicy o 95-99%. Służby wierzą, że perchydrol okaże się lekiem na całe zło. Do tej pory mówimy o zebranych około 100 tonach śniętych ryb z wód zbiornika Dzierżno Duże, począwszy od 3 sierpnia bieżącego roku. Ten zebrany materiał, te zebrane ryby są przekazywane następnie do utylizacji za pośrednictwem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, który jako dzierżawca, jako użytkownik rybacki tego obwodu wędkarskiego, zgodnie z podpisaną umową z Wodami Polskimi, odpowiada za utylizację zebranych śniętych ryb. Niestety mimo wielu prób nie udało nam się dzisiaj skontaktować z przedstawicielami PZW.